Żadę jeszcze? Jeszcze dam. To lecisz. Jak się czujesz przy tym ruchu? Zajebiście. Ziemia mnie wypycha. I łokciami do tyłu. I luz. O, to, to, to. Tak, i dowalasz. Piękna praca. To jest to. Dowalasz, dowalasz mocniej w ziemię. Im bardziej dowalisz, tym bardziej ci odda. Dokładnie to jest to. I sztywno, sztywno wciskasz miednicę między nogi. I łokciami do tyłu, nie zapomnij o tym. Pach i luzik. W powietrzu luzik. Na ziemi mega spina. I spróbuj teraz nie szurać, jest takie stąpnięcie, już nie ma szurnięcia. Będzie jeszcze agresywniej wtedy. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. I wciskaj miednicę. Ależ idzie. Bardzo mocno dociśnij miednicę, żeby ona weszła między nogi. I ma być taki szarpany ruch, że się zatrzymujesz i potem znowu cię wywala. Takie przód w tył. Pięknie, o to właśnie chodzi. Katujemy dupę teraz. Włączamy ABS-a, no. Swobodny oddech i trzymasz rytm. Bardzo ładnie, wyczuj kiedy idziesz w górę, wtedy właśnie wzmacniasz pracę łokcia do tyłu. Jeszcze dociśnij miednicę i plecy. To ma wejść między nogi, będzie jeszcze mocniej. Hop, hop. Wtedy, kiedy idziesz w górę, jest łokieć. Dobrze, bardzo ładnie, o to chodzi. No, lecimy sobie tak poniżej 5 teraz. No. Jest poniżej 5 minut. Mam cały czas 12, 12,5 na budziku. Lekko połóż brodę bliżej klatki i teraz niech cię pociągnie i trochę przyspieszysz. Niczego nie zmieniaj, tylko dowal mocniej. Luźniej plecy, załaduj mocniej, głębiej. Miednicę między nogi. Nie zepsuj tego, nic nie mówię, tak? Jest bardzo dobrze. Jak wrażenia? Zajebiście. Bardzo dobrze się czuję. No szkoda, że tak daleko ode mnie mieszkasz. Mogłabyś częściej wpadać. Inne bieganie. Takie, czuć jak taka sprężynka. I wyciskasz, mocno wyciskasz miednicę. Agresywnie, łokcie do tyłu. Tak. Myślałam, że biegnę o wiele, wiele wolniej. Dobrze, ależ wchodzi. Poniżej 5 to zawsze mega czuję. A okay. Teraz no czułam, no ale nie aż tak. Jest zadyszka niestety, nie? No. Ona limituje. Trzymaj, trzymaj, wejdź miednicą. Zaraz dam ci grubszą taśmę, zobaczysz jak będzie z tą grubą taśmą. Jeszcze dowal mocno. Ale w tej chwili przy takiej pracy uczysz się wszystkiego od nowa. Nawet wzorzec oddechu się zmieni. Dowal, żeby pracował tyłek. Poczuj to. Zejdź miednicą niżej i plecami. A moja głowa jest bardzo zajęta. Szerzej i żeby było sztywniej. Trzymaj, trzymaj, bardzo mocno, dowal, dowal. Kładziesz brodę, bo to jest lekko pod górkę. I dowal. I wyciskasz miednicę, sztywno. Cztery trzydzieści, trzymaj. Jak się czujesz? Jest moc, nie z tego? Jest moc. Na nasadzie dużego palca lecisz. Tylko to. Mega. Tak, nie wiem, jakbym skakał po jakiejś trampolinie. Jeszcze troszkę przyspiesz, wejdziemy na 4-0, no. Dowal, dowal. Rewolucja w bieganiu. To jest 4-0, tak? Trzymaj. I luz, dowal.
dużego palca, żebyś nie zmiękła. To jest po 4-0 i szybciej. Dobra, wystarczy. Po szerokości lądujesz na nasadę dużego palca i luz plecak, żeby też plecy weszły między nogi bardziej. Nie uciekaj od tego bólu. Jak będzie za bardzo bolało, to się zatrzymamy. Skatuj tyłek, taki jest cel dzisiaj. Dowal, dowal w tyłek. Mocniej ma wejść między nogi, miednica. Dobra. Idziesz, idzie. Szukaj sztywności. Z 500 metrów. Sztywniej, sztywniej, bo miękniesz. Tak, od razu idzie prędkość. Wszystko na lajcie poniżej 5 wchodzi. Nie mięknij, szukaj tego. Ma być cały czas sztywno. Troszeczkę szerzej wyląduj. Dobra, dobra, okej. Okay. To ja się rozkręcam. Za dużo. Wystarczy, mamy ile? Mamy 2700, prawie 3 kg będziemy mieli. Wystarczy tobie.